Posłuchajcie, twoje pragnienie jest miarą. Takie, jakie ono jest, taka jest objętość twojego chwytu. Wynosiłem ostatnio na śmietnik skrzynkę ze słoikami, z ogórkami. Bo nam to było zbędne. I tam był człowiek, który wybierał ze śmieci. Niosę tą skrzynkę i mówię do niego, chcesz skrzynkę ogórków? A on przestał grzebać w pojemniku, odwrócił się do mnie i mówi, tyle? Nie wiedziałem, co mam zrobić. Mówię, no mam tyle ogórków, chcesz te ogórki? Nie, no tyle to jest za dużo. Powiedział do mnie człowiek, który siedział w koszu na śmieci. Ja nie rozumiałem tego, aż wyszedłem ze śmietnika. I wtedy Bóg do mnie powiedział, oto obraz wielu moich dzieci. Obraz wielu moich dzieci. Ile ty chcesz? Ja się ciebie pytam. Czego ty chcesz? Chcesz polepszyć swoje życie o 15%? 25%? Bo co? Czego ty chcesz? Myślisz, że wystarczy ci polepszenie o 15%, bo już nie będziesz musiał co? Tak długo siedzieć w śmietniku? Będziesz mógł siedzieć tylko w śmietniku, kurczę, rozumiesz, dwa razy w tygodniu? Musisz teraz zacząć chcieć bez miary. On daje ducha bez miary. Możesz chcieć bez miary. Nie ma dla ciebie miary. Nie ma miary. Musisz tam ruszyć swoim pragnieniem, inaczej nie zrobisz ruchu. Bez miary. Nie wstydź się. Przestań się wstydzić samego siebie.